20-kilowy nabój zawierający żelazo. Ciężki, co? Główne działo pancernika klasy Everest co 5 sekund przyspiesza taki pocisk do 13 000 prędkości. Przysięgam, niczego nie dotknęłam. Wyłączcie to. Co? Naprawdę sądzisz, że... Tak, jasne. Przepraszam za kłopot. Nasze skanery dają złe odczyty. Wskazują, że jest pan... martwy. Parę lat temu uznano mnie za zaginionego w akcji. Zechce pan pomówić z moim kapitanem? Wprowadzi pana ponownie do systemu. Znajdzie go pan tuż za skanerami, po prawej. Niech trochę pokrzyczy. Nic ci nie powie tylko dlatego, że go o to ładnie poprosisz. Wiem, szefie. Mogę się tym zająć, jeśli brakuje ci odwagi lub... Tak? Już widzę, w czym problem, komandorze. Według mojej konsoli jesteś trupem. Nie boisz się, że tylko się podszywam pod Shepharda? Mamy najlepszy sprzęt sprawdzający w galaktyce. Badamy próbki DNA z płatków skóry. Ten sprzęt potrafi nawet wykombinować, jakie masz niezarejestrowane modyfikacje genetyczne. Nie boisz się, że tylko się podszywam pod Shepharda? Mamy najlepszy... Ten sprzęt potrafi nawet wykombinować, jakie masz niezarejestrowane modyfikacje genetyczne. Twój sierżant wspominał, że możesz mi z tym pomóc. W takich sytuacjach trzeba z reguły reaktywować kartę identyfikacyjną w Zarządzie Bezpieczeństwa Stacji. Następnie prosi się biuro celne i służby imigracyjne o przywrócenie dostępu do Cytadeli. A potem idzie do skarbówki. Wielu udaje trupy, aby uniknąć podatków. Widzę jednak, że jesteś bardzo zabiegany. Może po prostu wcisnę ten guzik i będziemy mieli wszystko z głowy. Czy któryś z nas nie będzie mieć przez to kłopotów? Albo obaj? Nie da się oszukać skanerów DNA w tym tunelu. Ty to ty. Po co stać w kolejkach i wypełniać masę niepotrzebnych papierów? Mogę to załatwić jednym przyciskiem. Rada robi wszystko według regulaminu. Spisywali go przez 1000 lat. Ale niektóre sprawy lepiej załatwiać bez komisyjnego głosowania. Nie przepadasz za formalnościami, co? Są w porządku, dopóki pozwalają wykonywać obowiązki. Proszę. Oszczędziłem ci właśnie 9 dni formalności. Tak czy tak, wpadnij lepiej do prezydium i daj im znać, że wciąż żyj. Rada chętnie porozmawia z istotą, która uratowała ich łuskowate skóry. Jakim sposobem najłatwiej się stąd dostać do prezydium? Przejdź przez kordon bezpieczeństwa i wsiądź na pro. Tak zrobię. Przydałby mi się tylko dostęp do środków rady i widm. Rada może załatwić wszystko. Najlepsze w pracy w SAC jest to, że dostajesz wszystkie potrzebne informacje. Wszystkie urządzenia i wszystkie środki. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Czy mogę wracać do pracy? Wygląda na to, że usunięto już większość uszkodzeń po ataku suwerena. Prezydium mocno oberwało. To rzecz jasna naprawili w pierwszej kolejności. Po eksplozji okrętu odłamkami dostały wszystkie okręgi. Większość uszkodzeń była jednak powierzchowna, a opiekunowie szybko zrobili z nimi porządek. Najgorzej było w okręgu Tajserii. Spory kawał rąbnął w pobliżu sali koncertowej imienia Dilinagi. Wciąż uprzątają tam złom i próbują przywrócić zasilanie. Muszę pomówić z członkami rady. Jak się stąd dostać do prezydium? Przejdź przez kordon bezpieczeństwa i wsiądź na prom. Opowiedz mi o tym miejscu. Wszystkie okręgi są mniej więcej wielokulturowe, ale w pozostałych 4 dominują Asari, Turianie lub Salarianie. W Zakerze mamy duże enklawy Wolusów, Elkorów i Hanarów, a nawet ludzką strefę handlową Shina Kibe. Łazi tu paru Krogan. Niedawno trafiła się nawet chyba jakaś Quarianka. Podsłuchałem waszą rozmowę. Niech trochę pokrzyczy? To nie prezydium. Oni muszą się martwić tylko protestami poza strefami wolności słowa i psimi kupami na trawnika.
My mamy tutaj narkotyki, organizacje przestępcze, morderstwa. Pilnowanie porządku w okręgu to jak służba w Nowym Jorku. Czasami trzeba działać wbrew regułom. SOC się zmieniła. Gdy ostatnio tu byłem, w SOC nie służył żaden ludzki kapitan. SOC zanotowała duże straty podczas ataku getów na prezydium. Szczególnie mocno oberwała sekcja specjalna. Przestali ignorować zgłoszenia od ludzi. Potrzebowali mundurowych, a my byliśmy najbardziej doświadczeni. Lepiej już pójdę. Będziesz czegoś potrzebował? Powiedz.